Bardzo ważną rzeczą w polisie jest oczywiście zakres samego ubezpieczenia. Czy obejmuje ono przede wszystkim koszty leczenia, transportu medycznego, czy obejmuje zakresy związane z odpowiedzialnością cywilną, ochroną prawną i tym podobne. Czyli na te zakresy trzeba zwracać uwagę. Trzeba również zwracać uwagę na sumy gwarantowane przy tych poszczególnych zakresach ubezpieczenia. Bardzo wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że ubezpieczenia takie podstawowe nie zawierają niektórych kosztów leczenia, tak jak na przykład kosztów leczenia chorób przewlekłych, co się może okazać potem dosyć kosztowne w przypadku konieczności leczenia takiej choroby. Warto zwracać uwagę na wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tak zwanych OWU. Czy na przykład kobiety w ciąży są objęte zakresem ubezpieczenia? Czy zakresem ubezpieczenia objęte są aktywności sportowe, które planujemy wykonywać na przykład podczas urlopu? Bo czasami jest tak, że na przykład narciarstwo, wspinaczka górska albo nawet kajakarstwo są wyłączone z zakresów ubezpieczenia. W ubiegłym roku w mediach głośny przypadek był polskiego turysty, który posiadał zupełnie podstawowy zakres ubezpieczenia, a zmuszony był do poddania się operacji za granicą i koszty tego leczenia wyniosły ponad 800 tysięcy złotych, które ten człowiek musiał pokryć z własnej kieszeni. Więc na pewno warto przejrzeć zakres ubezpieczenia, czyli rzeczone OWU, które posiadamy albo które zamierzamy kupić, jak i również warto przypatrzeć się produktom finansowym, które posiadamy w naszym portfelu, bo często zdarza się, że niektóre z nich mają w swoim pakiecie zaszyte programy ubezpieczeniowe, na przykład zdarza się to przy kartach kredytowych i może się okazać, że taki produkt finansowy jest zupełnie wystarczający na nasz wyjazd, ponieważ pokrywa ubezpieczenie nie tylko nasze, ale i rodziny, która z nami podróżuje. Z badań Diners Club Polska, które były przeprowadzone w tym roku, wynika, że coraz więcej Polaków korzysta z ubezpieczenia. Najczęściej kupujemy je albo u ubezpieczycieli, albo w biurze podróży, z którym wyjeżdżamy na wycieczkę. Część osób, niecałe 7%, korzysta z ubezpieczenia przy kartach kredytowych, natomiast niepokojący jest fakt, że 22% Polaków, i w tym głównie ludzie młodzi, w ogóle nie planują zakupu żadnego ubezpieczenia na podróż zagraniczną.